Do kogo adresowana jest ta konferencja? Jaki jest jej cel? Cel popularyzacji ekosystemów, jakimi są torfowiska. Akurat będziemy dzisiaj mieli tą konferencję, będziemy robić to na podstawie torfowisk, jakie występują na terenie powiatu szczecineckiego, bo tutaj nie ukrywam, akurat bagno Kusowo, które mamy, należy na terenie naszego powiatu, jest właśnie takim ekosystemem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Powinniśmy traktować, tak naprawdę dzisiaj na tej konferencji będzie to też jasno powiedziane, że musimy dzisiaj traktować takie tereny podmokłe, jakimi są bagna, torfowiska, jako takie gąbki, które mogą nam po pierwsze chronić, zatrzymywać wodę w przyrodzie, a po drugie tak naprawdę są to też miejsca, w których możemy zatrzymywać związki węgla, czyli ten dwutlenek węgla, o którym się tak dużo dzisiaj wiele mówi, ten gaz cieplarniany odpowiedzialny za zmiany klimatu, mogą nam te bagna i torfowiska tą sprawę trochę ułatwić. Wiadomo, że prelegenci na ten temat wiedzą bardzo dużo i doskonale temat znają, ale kto będzie słuchaczem, do kogo to trafi? My dzisiaj jesteśmy akurat, postanowiliśmy tą konferencję zrobić, można powiedzieć, większość osób słuchających to będzie młodzież z naszych szczecineckich szkół średnich, między innymi z zespołu szkół nr 6 Technik Ochrony Środowiska, pierwsze liceum ogólnokształcące i zespół szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej, ponieważ zazwyczaj tak to jest, jeżeli jesteśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej, to ten aspekt edukacyjny powinien wybrzmieć jak najbardziej. No i udało nam się generalnie to spiąć jakby z tym, co jest realizowane, czyli z projektem dotyczącym właśnie bagna Kusowo. Kto będzie wykładał? Zaprosiliśmy dzisiaj do udziału w tej konferencji osoby, które, że tak powiem, zjadły zęby na tematyce torfowisk, bagien, tych terenów podmokłych, między innymi profesor Lamentowicz, profesor Kotowski, profesor Chojnicki, czyli takie osoby, które, można powiedzieć, jeżeli Państwo nawet byście chcieli gdziekolwiek sprawdzić dyskusję dzisiaj, która się toczy o tym, jak bagna i mokradła i torfowiska są ważne w naszych ekosystemach, to te osoby na pewno Wam się zaraz pojawią jako osoby, które na ten temat się bardzo często wypowiadają w różnych mediach. Torfowisko, bagno to raczej taki bardzo nieprzyjazny ekosystem dla człowieka. No, tak mogłoby się wydawać, natomiast w rzeczywistości mamy sytuację obecnie taką, że uświadomiliśmy sobie, że torfowiska są kluczowe dla naszego funkcjonowania, chociażby dlatego, że przechowują wodę i działają chłodząco na klimat. Nasza wiedza na temat torfowisk w ostatniej dekadzie szczególnie, no wcześniej też, ale szczególnie w ostatniej dekadzie znacznie wzrosła i okazało się, że bagna, torfowiska stają się coraz bardziej kluczowe dla człowieka, czyli w zasadzie można powiedzieć, że są bezpośrednio połączone z naszym kranem. Człowiek zazwyczaj osusza tego rodzaju tereny. Dlaczego? No, dlatego, że chcieliśmy mieć coraz więcej przestrzeni kosztem przyrody. W ostatnich 200 latach osuszyliśmy mnóstwo torfowisk, mnóstwo mokradeł, które tracą wodę. Mokradła i torfowiska są jednymi z ekosystemów, które najbardziej zanikają. Zauważamy to w krajobrazie rolniczym, leśnym. No, generalnie można powiedzieć, że znikają razem z wodą, którą przechowują. Torfowiska są gąbką, którą przechowują wodę. Czasami nie widzimy jej na powierzchni. Natomiast ich bardzo ważną funkcją jest też to, że gromadzą dwutlenek węgla. Nasza wiedza wzrosła, tak jak już powiedziałem, i wiemy o tym, że osuszone torfowiska emitują dwutlenek węgla do atmosfery, a chcielibyśmy jednak tego uniknąć, chociażby dlatego, żeby działać na rzecz klimatu, czyli walczyć z globalnym ociepleniem. Był taki czas, że torf spalano, był to surowiec do spalania, a dziś jeszcze w niektórych przypadkach torf jest wykorzystywany jako surowiec lotniczy. Tak, oczywiście. Torf jest cały czas wykorzystywany w szkółkarstwie, również w leśnictwie. Są możliwości zastępowania go zupełnie innymi substancjami organicznymi, natomiast jakby dążymy do tego, żeby zredukować eksploatację torfu w torfowiskach. Kopalnie torfu powoli w niektórych miejscach w Europie, szczególnie zachodniej, zaczynają być zamykane. Cały czas tego torfu wykorzystujemy dość dużo, natomiast dążymy do tego, żeby jednak jak najmniej jego wykorzystywać, ponieważ on trafia później bezpośrednio do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Już wiemy, że torfowiska są bardzo ważnym elementem ekosystemu, że zatrzymują wodę. Na terenie powiatu mamy takie jedno duże torfowisko. Tak, to torfowisko kusowskie, rzeczywiście można powiedzieć perła. I to nie tylko z perspektywy powiatu, ale tak naprawdę z perspektywy regionu. No to jest niezwykle rzadkie, żeby tak duże torfowisko przeżyło bez ingerencji człowieka, a część torfowiska, ta szczególnie północna, ona jest po prostu nietknięta. Innymi słowy, mamy do czynienia z bardzo starym
obiektem, który z jednej strony jest świadkiem całej historii Pomorza, Pomorza Zachodniego, a z drugiej strony pełni do dziś bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o ochronę klimatu. Taką rolę pełni, a kiedyś pełnił zupełnie inną funkcję. Był wykorzystywany gospodarczo. Tak, były wykorzystywane gospodarczo. Pamiętać trzeba, że nasza historia to w wielu przypadkach kopanie torfu, teraz kopanie węgla, ale prędzej czy później od kopania zarówno torfu, jak i węgla musimy odejść, bo tak naprawdę czeka nas era odnawialnych źródeł, czeka nas era odnawialnych źródeł energii. Te są zdecydowanie uważniejsze i przede wszystkim pozytywne dla naszego klimatu, bo pamiętajmy, że klimat nam się bardzo mocno zmienia. Temperatury w zasadzie rosną i to bardzo wyraźnie. Czy ktoś pamięta może minus 20 stopni w Szczecinku? Podejrzewam, że już mało kto. Już minus 30, i takie temperatury się zdarzały, mało kto już pamięta. Tylko dlatego, że atmosfera robi się coraz cieplejsza. Musimy zatrzymać emisję, między innymi dwutlenku węgla, żeby atmosfera nie robiła się cieplejsza, i w tym nam pomagają torfowiska, które są zdolnymi, bardzo mocnymi pochłaniaczami, ale to, że pochłaniają, to można powiedzieć jest jedno, natomiast drugie, potrafią na tysiące lat zatrzymywać ten dwutlenek węgla w swoich zasobach i w ten sposób ubezpieczać nam klimat. Torfowiska zatrzymują przede wszystkim wodę również, co jest bardzo istotne, a takimi zatrzymywaczami wody są również bobry. Jak to jedno ma się do drugiego? Warto pamiętać, że każdy ekosystem jest swego rodzaju gąbką, który przytrzymuje wodę i wcale nie trzeba wielkiego wykształcenia, żeby pamiętać, że gąbka nasyca się wodą, a później bardzo powoli ta woda z niej wycieka. Dzięki temu możemy łagodzić zmianę klimatu, bo pamiętajmy, jeżeli robi się coraz cieplej, te naprężenia wodne będą coraz bardziej zauważalne. Torfowiska chronią przed utratą szybką wody, bo musimy chwytać wodę tam, gdzie ona spada. No bobry przez działanie, poprzez budowę tamy robią dokładnie to samo. Jedno i drugie się nie wyklucza, często uzupełnia. Stwarza to lepszy, bardziej wilgotny klimat, tym samym lepsze warunki do życia, bo woda nam jest potrzebna także do produkcji rolnej, czy do produkcji drzewa, czy do produkcji drewna, i to wszystko razem składa się na taki obraz, w którym cały ekosystem dzięki elementom gąbczastym, takim bardzo, bardzo przyswajającym wodę jak torfowisko, jest bardziej odporny na zmianę klimatu, na silniejsze parowanie. Jak dużo mamy takich torfowisk jak bagno kusowskie? Nietkniętych? Ja nie wiem, czy my znajdziemy jakiś taki obiekt naprawdę jak bagno kusowskie. Tu nie mówię o terenie Polski, ale mówię też o terenie z Niemiec. Chyba nie znajdziemy takiego obiektu. To jest chyba jedyny obiekt taki, który można uznać za nietknięty i za taki naturalnie działający. I to jest niezwykle ważne. Pamiętajmy, że otaczają nas często w bardzo taki niejawny sposób, bo nie zauważamy tego, właśnie takie perełki, które czynią środowisko, czy czynią przyrodę szczecinecką też wyjątkową. Ale mówi się, że takie bagna, takie coś, to jest bardzo nieprzyjazne dla człowieka, że raczej to trzeba zniszczyć, a tam przecież takie rzadkie rośliny czasami żyją. Myślę, że zostaliśmy w ten sposób wychowani, że postrzegamy świat przez pryzmat niszczenia, a przede wszystkim naruszania wszystkiego, co funkcjonuje. Wiele miejsc po prostu należy wystarczyć albo nawodnić bardziej wodą i to starczy. To miejsce, te torfowiska, to miejsce życia wielu bardzo cennych gatunków, nigdzie indziej nie są w stanie przetrwać. Także z jednej strony jest to nasza potrzeba ciągłej zmiany. Niekoniecznie we wszystkich miejscach jest to sensowne i zrozumiałe, a z drugiej strony pamiętajmy, jest to dom dla wielu gatunków, które praktycznie bez tej wody, bez tych środowisk takich właśnie spokojnych, z dala od człowieka po prostu funkcjonować nie mogą.